Planetix. Jest to rewelacyjna metoda wyszczuplająca sylwetkę i gwarantująca dobrą formę fizyczną paniom w różnym wieku. Zestaw 30 ćwiczeń opracowała Amerykanka Kalan Pinkney. Ten rodzaj gimnastyki nie tylko zwalcza otyłość, ale również rzeźbi sylwetkę i ujędrnia nasze ciało. Dzięki tym ćwiczeniom można spłaszczyć brzuch, zmniejszyć biodra, podnieść biust i ujędrnić porozciągane z powodu nadmiaru tłuszczu części ciała. Kalanetix wymaga na początku 2 jednogodzinnych sesji ćwiczeń tygodniowo. A jeśli już osiągniecie dobrą formę, to znaczy schudniecie kilka kilogramów, proponują, abyście ćwiczyły chociaż 15 minut dziennie lub 1 godzinę w tygodniu. Jak twierdzi autorka Kalan Pinkney, po 10 godzinach będziecie się czuć o 10 lat młodziej. A to dlatego, że jedna godzina ćwiczeń daje tyleż samo co 24 godziny aerobiku, czy też 7 godzin klasyki. Kalanetix dokonuje cudów przez to, że zmusza do aktywności głęboko położone warstwy mięśni, nie tylko te pod skórą. A więc zapraszając Was do ćwiczeń, przypominam, że należy je wykonać precyzyjnie, z dużą dokładnością. Każda z Was może ćwiczyć we własnym domu. Przed rozpoczęciem kilka punktów, które warto zapamiętać. Jeśli masz słabe serce, kłopoty z kręgosłupem, jesteś w ciąży lub masz inne dolegliwości, przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem. Za skutki ćwiczeń nie bierzemy odpowiedzialności. Przygotuj sobie kostium specjalnie przeznaczony do ćwiczeń. Może to być koszulka bawełniana, spodenki lub dres. Strój nie może krępować ruchów. Ćwicz boso lub w butach treningowych. Nie wykonuj ćwiczeń po obfitym posiłku. Najlepiej jest ćwiczyć z pustym żołądkiem. Ćwicz tylko tyle, ile możesz. Nie zmuszaj ciała do tego, do czego nie jest przygotowane. Na początku często odpoczywaj w trakcie ćwiczeń, głęboko oddychając. Jeśli poczujesz ból w mięśniach po zrobieniu 25 powtórek, a instrukcja żąda 100, zatrzymaj kasetę i przez chwilę odpocznij. Ćwicz we własnym tempie. Nie przejmuj się tempem wykonywania ćwiczeń na kasecie. Najlepiej ćwicz przed lustrem, w którym mogłabyś obserwować, jak zachowuje się Twoje ciało. Pamiętaj o spokojnym, naturalnym oddechu. Wstrzymując go, nie dostarczasz organizmowi niezbędnej dla odżywiania mięśni i oczyszczania krwi dawki tlenu. Zestaw pierwszy ćwiczeń przeznaczony jest dla osób początkujących. Nie możesz wyeliminować żadnego z tych ćwiczeń ani zmieniać kolejności ich wykonywania. Ćwiczenia ułożone są w taki sposób, że tylko wykonane w całości dadzą pożądane efekty. Przed rozpoczęciem ćwiczenia oczywiście rozgrzewka, dzięki której pobudzimy do działania wszystkie mięśnie. Pobudzimy również nasz układ krążenia i podniesiemy temperaturę własnego ciała. A więc jeśli jesteście gotowe, to rozpoczynamy. Unosimy ramiona do góry, wciągamy brzuch, napinamy mocno pośladki i z tej pozycji przenosimy ramiona do przodu z równoczesnym ugięciem kolan do tyłu. Jeszcze raz do przodu i powracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy cały cykl 5 razy. I ramiona powoli opuszczamy do boku. Następnie skręcamy dłonie do wewnątrz, jak najbardziej. Przesuwamy ramiona do tyłu, tak aby łopatki były złączone. I wykonujemy 100 delikatnych ruchów ramionami do przodu i do tyłu. Nie należy machać zbyt energicznie. Ruchy muszą być delikatne. Ręce bardzo mocno napięte. I opieramy lewą rękę na udzie, łokieć skierowany wyraźnie do boku. Ręka nie może być za wysoko, za bardzo skręcona do tyłu, bądź też do przodu. Wyraźnie na udzie. Drugą rękę unosimy do góry.
i wykonujemy powolny skłon w lewą stronę. Spróbujmy teraz pogłębić tę pozycję 100 razy. Pamiętajcie, aby plecy były proste, aby ta część, żebyście czuły, że jest porządnie rozciągnięta. Nie należy przechylać ani zginać pleców. Pośladki powinny być zwarte, miednica wypchnięta do przodu. I to samo ćwiczenie wykonujemy w drugą stronę. Opieramy teraz prawą rękę na zewnętrznej stronie prawej nogi. Lewą unosimy do góry i wykonujemy skłon tułowia w prawą stronę. To ćwiczenie wspaniałe jest nie tylko na talię, nie tylko rozciąga talię, ale i okolice pachy, barki i plecy. Napnijcie jak najbardziej wszystkie mięśnie. Nie przesuwajcie ręki za bardzo do przodu ani do tyłu. Cały tułów skierowany jest wyraźnie w bok. Biodra pozostają w miejscu. Tylko tułów wykonuje skłon i naciągamy bardzo mocno wszystkie mięśnie. Wyciągnijcie się jak tylko możecie najbardziej w prawą stronę. Łokieć wyraźnie skierowany na zewnątrz. Pamiętajcie, aby nie balansować biodrami. Skłon wykonuje tylko sam tułów. Ruchy, które wykonujecie w kierunku podłogi, powinny być bardzo małe. I unosimy ramiona do góry. Z tej pozycji wykonujemy powolnym ruchem skłon tułowia do przodu. Chwytamy się dłońmi za nogi, zaokrąglamy barki, chowamy głowę, łokcie kierujemy na zewnątrz. Wytrzymujemy tę pozycję licząc sobie do 20. Na początku możecie nogi ugiąć w stawach kolanowych. I to samo ćwiczenie robimy przyciągając tułów do prawej nogi. Jeżeli macie chory kręgosłup, poczujecie ból, nie zmuszajcie się do tego ćwiczenia. Pamiętajcie, abyście nie wykonywały zbyt gwałtownych ruchów, tak jak ja to robię w tej chwili. Ruchy powinny być bardzo małe. Kręgosłup maksymalnie rozluźniony, również rozluźnione mięśnie szyi. Spróbujcie to ćwiczenie wykonać teraz na drugą nogę. Tę pozycję również wytrzymajcie, licząc sobie do 20. Przypominam, że jest to wspaniałe ćwiczenie rozciągające mięśnie ud. I kocik grzbiet rozluźniamy teraz maksymalnie mięśnie pleców, szyi, rąk i powoli powracamy do pozycji wyjściowej, krąg po kręgu. I za chwilę ostatnie ćwiczenie, tym razem na mięśnie szyi i karku. Powoli opuszczamy głowę i podbródek na piersi. Z tej pozycji przesuwamy głowę w prawo, ciągnąc podbródek
w górę, jak najwyżej, a potem przez opuszczenie głowy w lewą stronę. Pospolitym błędem jest napinanie barków i podnoszenie ich do góry. Pamiętajcie więc, aby barki były rozluźnione, brzuch wciągnięty, miednica wypchnięta do przodu. Wykonajcie to ćwiczenie 5 razy w każdym kierunku. I ostatni raz w lewą stronę i rozpoczynamy skręty głowy, raz w prawo, raz w lewo. Spróbujcie popatrzeć podczas tych skrętów za ramię. W krótkiej rozgrzewce trening poszczególnych mięśni. Na początek najważniejsze, mięśnie brzucha, a więc połóżmy się wygodnie na plecach, ramiona wzdłuż tułowia. Napnijmy jak tylko możemy wszystkie mięśnie i oczywiście wciągnijmy brzuch. Pamiętajmy, aby cały kręgosłup przylegał do podłogi. Uginamy nogi w stawach kolanowych, stopy na szerokość 20-30 cm. Kładziemy dłonie na wewnętrzną stronę ud i unosimy krąg po kręgu kręgosłup, ale tylko część do łopatek. Część lędźwiowa w dalszym ciągu pozostaje na podłodze. Pamiętajmy, aby jak najbardziej odwieść łokcie na zewnątrz podczas tego ćwiczenia. Zatrzymajmy tę pozycję przez kilka sekund. Następnie puszczamy ręce. Teraz pamiętajmy, aby ręce były równolegle do podłogi. I spróbujmy wykonać balans do przodu i do tyłu, ale tylko kilka centymetrów. Powtórzmy to ćwiczenie 100 razy. I raz, dwa, trzy, cztery. Oddychajcie głęboko podczas tego ćwiczenia. Nie unoście ramion za wysoko. Muszą one być ustawione wyraźnie, równolegle do podłogi. Pamiętajcie, byście nie wykonywały zbyt gwałtownych ruchów. Nie szarpcie ciałem, nie poruszajcie barkami. Ruchy muszą być bardzo małe, dosłownie 10 cm w każdym kierunku. Do przodu i do tyłu. Nie przejmujcie się, jeśli na początku nie możecie zrobić 100 powtórzeń. Jeśli się zmęczycie, zatrzymajcie kasetę, a po odpoczynku jeszcze raz spróbujcie powtórzyć to ćwiczenie. Kręgosłup jak najbardziej wciskamy w podłogę. Nie robimy tego tak, jak w tej chwili widzimy. Odrywamy tylko część od łopatek. Część lędźwiowa przylega do podłogi. I teraz już możecie się swobodnie rozluźnić. Prostujemy nogi,
stawach kolanowych i głęboko oddychamy. Przypominam Wam, aby podczas wszystkich ćwiczeń napinać porządnie wszystkie mięśnie, wykonywać je w wielkim skupieniu. Tym razem również uginamy obie nogi w kolanach, ale prawą unosimy do pionu. Chwytamy za kolano, łokcie odwodzimy na zewnątrz. Nie przyciągamy nogi ani za bardzo do przodu, ani do tyłu. Wyraźnie musi być ona w pionie. I przyciągamy ciało do kolana. Następnie prostujemy ręce i wykonujemy mały ruch ciała do przodu i do tyłu. Powtarzamy to 100 razy. 2, 3, 4. Jeśli czujecie, że robicie to dobrze, wyprostujcie lewą nogę w stawie kolanowym i powtarzajcie to ćwiczenie w ten sam sposób. Te panie, które jeszcze nie opanowały ruchu łatwiejszego z ugiętą nogą, proponuję, aby pozostały przy łatwiejszej wersji tego ćwiczenia. Na początku można zrobić ten element, trzymając się przez cały czas za nogę uniesioną do góry. Również ta noga może być lekko ugięta w stawie kolanowym. A jeśli już poczujecie, że robicie to dobrze, wyprostujcie obie nogi. Przypominam o głębokim oddychaniu. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wyciągnijcie szyję jak najbardziej w górę podczas tego ćwiczenia. Nie dotykajcie podbródkiem do klatki piersiowej. I ostatnie 4 powtórzenia i za chwilę zmieniamy nogę. I opuszczamy powoli obie nogi. Uginamy w kolanach. Prostujemy do pionu lewą nogę. Chwytamy ją dłońmi, odwodzimy łokcie na zewnątrz i przyciągamy do niej tułów. Następnie prostujemy ręce i wykonujemy 100 delikatnych ruchów do przodu i do tyłu. I powoli prostujemy prawą nogę w stawie kolanowym, tuż nad ziemią. I powtarzamy to ćwiczenie. Wciskamy kręgosłup jak najbardziej w podłogę. Odrywamy tylko część do łopatek. Część lędźwiowa kręgosłupa przylega do podłogi.
i głęboko oddychamy. Nie robimy gwałtownych ruchów ani głową, ani barkami. I powoli opuszczamy obie nogi. I przed nami już ostatnie ćwiczenie na mięśnie brzucha. Kręgosłup jak zwykle maksymalnie przywarty do podłogi. Tym razem unosimy obie nogi do pionu. Nie za bardzo blisko siebie, nie od siebie, ale wyraźnie do pionu. Obie dłonie kładziemy na kolanach. Łokcie odwodzimy na zewnątrz i przyciągamy klatkę piersiową do kolan. Następnie puszczamy dłonie i próbujemy wykonać mały balans do przodu i do tyłu. Ćwiczenie powtarzamy 100 razy. 2, 3, 4. Te panie, które nie potrafią wyprostować obu nóg do pionu, na początku mogą oprzeć nogi o krzesło. To ułatwi paniom ćwiczenie. Zaprezentowane ćwiczenia na mięśnie brzucha nie tylko wzmacniają mięśnie tej części ciała, ale również wydłużają szyję.